Szósty raz! Syny kłamiące w dupę! Powiedział, że widział, jak wychodziłeś razem z Evelyn do hotelu i to jest to, k***a! No jak co innego? Ej, ja zaraz zwariuję, k***a! Wy chcieliście to dać, że na podstawie tego, to po co? Ja już k***a nic nie wiem! Ja p***le! Wejdź na stronę GeForce Kings i użyj kodu NEXT, aby dostać darmową skrzynię i bonus do depozytu. Na stronie macie wiele dostępnych, wygodnych metod płatności, na przykład wasze skiny, Pacer Card czy Blik. Są tutaj również eventy, gdzie zdobyte punkty możecie wymienić na skiny. Możecie tworzyć własne skrzynie i otwierać te gotowe, które są już na stronie. Stwórz i dołącz do stworzonej bitwy. Nie zapomnijcie również o otwieraniu codziennego koła bonusów. Bawiąc się na stronie, zdobywajcie expa, otwierajcie skrzynie bonusowe, a zdobyte skiny możecie łatwo i szybko wypłacić. Kurwa, mogą być fajne, takie wkręcające nawet. Kupujemy to? Testujemy? No, ale właśnie, patrzcie jak jest tu mimika, nie wiem czy zwróciliście uwagę właśnie. Patrzcie jak jest mimika twarzy do j**ania zrobiona, patrz. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No sir, that ain't a name I'm familiar with. You ever seen the car before? Funny. Bo tutaj z mimiki możesz wywnioskować, czy ktoś mówi prawdę? O kurwa. Dobra, czekaj, no kupuję, ale ciekawe jak z tym polskim tym, żeby po polsku było. Zainstaluj spuszczenie dodatku. Dobra. No i się wystraszyłem, co to gra. No i widzowie, mamy pierwszą zagadkę, mianowicie... A tu jest na ścianie! Kurwa, nie widziałem tego i ja... Ale dobra, pierwsza zagadka rozwiązana. Dobra, uwaga. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. Huh? The city of dreams. Aha. Where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Hallelujah. Okej, dobra. Miasto pionierów, okej. CSGO, okej. To już jest zagadka? Cześć, Lakens. The city of dreamers. Dreamers. Witam, Hero Arctas. A city of undercurrents. Where not everything is as it seems. Miasto podtekstu. Okej, miasto podtekstu. A 20th century CSGO will become a model for the world. So, miasto, które stanie się wzorcem dla całego świata. Okej. A city that has no boundaries. That will stretch as far as the eye can see. Okej, będzie się rozciągać aż po horyzont. Okej. Cześć Fisak, cześć Tmak. Okej. Dobra. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. Walka z wiatrakami. You never know whether the guy you're talking to is on the pad. Trochę to podejrzane, walka z wiatrakami, notuję. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. Okej, podjąłem decyzję dawno temu. Czeka 60 pietrucha! Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Sprawdź miejsce zbrodni. Dobra, jedziemy. Ciecho. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the opposite. And the beam of sunshine himself. Okej. Jesteśmy na miejscu, widzowie. Podsta uliczka, miejsce zbrodni 22.11. Notujcie. Notujcie. 22.11. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the VIN. Okej, zastrzelony VIN. A Negro male bagged up and on his way to Central Park. Dziękuję za 50 zł. Witam. Our shooter put two in the Vic's head and then threw his piece.
I need you guys to try and recover the Gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles. Mamy znaleźć głowę. Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Mamy znaleźć głowę, okej. Okay. Dobra, mamy znaleźć głowę. Just going through the motions. O, jednak sens za wolny. Czekajcie, jednak sens za wolny. Sens jednak za wolny, trzeba szybciej dać. Okej. Okay. All right, have it your way. Dalej za wolno. Trzeba na fulla dać. No przecież troluję debile, no wiem, że broni. Dole. Strasznie wolny sens jest w gierce. No i sobie zostaliście właśnie pierwszy raz. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dokładnie przeszukaj lokację. Okej, okej. Za wolny ten sens, nie muszę przyspieszyć to. Aha. No fajnie, fajnie. Żadnych poszlak. What have you got, Phelps? Anything? We're never gonna find it. It's a waste of time. Ale co, że jak głośniej gra muza, to wtedy dlatego się na padzie najlepiej gra w grę? No dobra, ale jaką muzę? Pianino. Chłopie, ja nie wiem, jak gra pianino. Oho. Coś dobrze. Kurwa, zaciąłem się. Nie mogę stąd wyjść. O. No nie ma żadnych poszlak, widzowie. Jest problem. Ja mam tu jakimś przyciskiem coś naciskać? Pierwsze problemy detektywa Pietruchy. Psychiatra twierdzi, że umysł to ostateczna granica. Dziękuję za 10 zyla. Płacił 10 złotych kaucji. Influencerek je... Oho. Cześć, Boczek. Dobra. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing? Umysł to jest wielka niewiadoma. Okej. Okay. Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands. Okay, okay. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. Cześć, Kuba. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering around. You went through a lot together. Yes, doctor. Trzymaj się, Edzio. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Depowski, dziękuję za pierwszy miesiąc. Every physician has patients that he cannot hope to cure. For whom he can only smooth the path to death. Aha. No dobra. Jeszcze raz się przejdę tą drogą, bo... Oho! Not sure this means much. Pędzel, dobra, pędzel. Mamy pędzel, okej.
Pendel, pendel. Tu coś jest? Kurwa. No to koleżki pój... O! Dobra. Delikatną meloną i ikoną lupy, okej. Have a good look around, it could be anywhere. Co on powiedział? Jeszcze się, sprawdzam tą krew. Też ja pójdę. Nowa poszlaka, ślady krwi. Hell of a way to go. Okej, ustawił go pod drzwiami i rozwał mu łeb. Don't get all deep on me, Phelps. Okej, okej, dobra, dobra. Ustawił go pod drzwiami i rozjebał mu łeb. Okej, mamy to, mamy. Ja, ty co, co on nacisnął, żeby notatnik otworzyć? Tak mnie to f***wia, że to jest dostosowane pod pada, a nie pod ten. Ku? Nie, nie ku. Wie co mam nacisnąć, żeby otworzyć ten notatnik. O. Nie. Tab? A, dobra. Poszlaki. Ślady krwi, okej. Okay. Ludzie? Scooter Payton, podejrzany o morderstwo, k***a. Wysoki, biały mężczyzna. Prawdopodobnie Kaja Broflowski. Śledczy z Wydziału Zabójstw, pierwsza osoba na miejscu zbrodni. Dobra, to jakiś gej. Murzyn, ofiara zabójstwa, dwukrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Dobra. Oho! Tak jest! Ja jestem detektywem. There's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be a weapon. Let's see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Oróże, k***a, będę szedł. Ja p***le. Jestem z k***y synem. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Oho, proszę bardzo. Spluwa. Rękami gołymi. How you doing, Cole? Found it yet? Smith and Wesson, serial S7189. Nowa poszlaka. Ale kurwa, rękami gołymi. Coś zjebałem już chyba. To chuja wafla. Two rounds fired. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Miałem opcję, żeby założyć? We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Dziękuję, Shever, za pierwszy miesiąc. Pamiętasz numer... Pamiętasz numery seryjne? No to mam w notatniku chyba. Poszlaki. Rewolwer. No, chłopy, przecież ja wszystko zapisywałem w notatniku, bo jestem profesjonalistą, to co ty mi robisz, kolego? We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. No dobra. Show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Czyli notatnik sprawdź. Sklep z bronią palną. Tele. Okej. Dobra, wszystko opisane. Jedziemy dalej. Nie mogę już zwiększyć grafiki. Chodź, jedziemy. Po nanuchę. Wkurzająca jest ta muzyka. W sensie to jest spoko, ale denerwuje mnie jak jest takie drr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 
that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Widzowie, zaraz rozwiążemy to śledztwo. Dobrze idzie, już szybko wyhaczyłem broń. Bo detektyw Trelson od razu wiedział, że broń prawdopodobnie została wyrzucona gdzieś do góry, tak? Albo do kanałów. No i po pierwsze sprawdziłem górę, no i okazało się, że tam była rzeczywiście broń. Spisałem numer seryjny i wszystkie potrzebne rzeczy, które były. Dwa wystrzelone naboje. Już teraz wiemy, jak działać.
Weź w notatnik i lokację wybierz. Wake up, Cole. Staw jako cel podróży, okej. Cyk. Siadamy, jedziemy. Siema, Pursuit. Jedziemy dalej. Opa. O, kurwa. Jak to się ślizga. Kurwa. Jedziemy na syrenach, widzowie. Gdzieś te u... Nie, tak szczerze to się tu dobrze jeździ. Jedziemy, widzowie, szybko, bo jak napastnik jest szalony, to może postrzelić jeszcze dużo ludzi w tym mieście i muszę jak najszybciej rozwiązać tą sprawę. Cześć, zielonek. Mamy. Kolejny trop. Sklep z bronią 22.32, okej? Okay? Sprawdźmy to. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, model 27 Magnum, bębem mieści naboje kalibru 357. Wykończenia z masy perłowej. You're not suggesting he's the owner. Oho. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought General to. Pet, I sold it. Okay. You know this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Specjalne zamówienie. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 okay. With pearl grips, Cole. See it on there? Model 27, jest. Tutaj. Przeglądaj, naciśnij, aby wybrać wpis. Czy to nie jest ten? Pokaż, 27 był. Tu też jest 27. Ale numer seryjny się tam nie zgadzał. Tu jest. Good luck, Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Errol Schroeder. Thanks, you've been a big help. Anytime. Jedziemy do jego mieszkania. Always happy to help out the LAPD. Dobra. To dalej. Zawijamy manżur stąd. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove. Dobra, jedziemy na chatę. Okay. Czyli lechu. Czyli teraz tak. Musimy otworzyć notatnik. Lead the way, gun. Cele. Jedziemy na mieszkanie tego Schroedera. Ej, kurwa, podoba mi się ta gierka, widzowie. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. Dobra, widzowie, jedziemy, bo miasto jest w niebezpieczeństwie i trzeba rozwiązać tą sprawę, tak? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. A detektyw Treszą znany również jako Don Sintol musi rozwiązać tą sprawę. Cześć, Karho. Ty, ale ja w ogóle nie miałem pojęcia, widzowie, że taka gierka istnieje. Nie wiedziałem w ogóle o tym, że takie coś jest. Pierwszy raz to widzę. Nie widziałem nigdy wcześniej, żeby ktoś to grał w ogóle. Jesteśmy na miejscu. To jest mieszkanie tego Ziuta. Dobra. Idziemy. Drzwi, które mają złotą klamkę, można otworzyć, ok? Schroeder. Dwójka. Dobra, pod dwójką mieszka. Open up, FBI! What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight. No. With your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. No, pokaż. What the fuck is going on here? Huh? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No mamy way. Cię, kurwa, you're not gagatku. Taking me down for this. O, ty, to by się no być afera. Ty, jak...
Kurwa, co, ja jestem gejem? Kurwa. Quit prancing around and hit me. Alright, if you really wanna dance. Walgo, walgo! O! Lewy, prawy, lewy! O! Na bebechy! Bum! O! Wiesz? Kurwa, no ile mam cię walić? Ty, on nie żyje. Ralph, you all right? I'm fine, I hardly felt it. Już myślałem. He's lucky he caught me off guard. Jest czapkę, chłopie, podnieś czapkę. Gotta take a look around. Dobra. Ale ja nie wiem, o co chodzi z tą muzyką. Ale... A jak latarkę mogę sobie włączyć? Nie mogę. David, dzięki za siódme. Doesn't appear to be connected. Wyrozpalane garnki. Back. Tu nic. To ja tak wszystko będę podnosił sobie po kolei? Doesn't look like anything. Dobra, to się nie przyda, widzowie. To się nie przyda. Okej, okay, to się nie przyda. Tutaj coś mamy. Oho, tu jakaś skrzynka? Nie mogę sprawdzić tej skrzynki? Nie. No nic, idziemy zobaczyć tę szufladę. Oho! Coś tu mamy. O, kolego! List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Detektyw specjalny, ale co się przypadlacie? Uczę się gierki, no to ze sprawdzam wszystko po kolei, chłopie. Muszę se posprawdzać, tu se muszę dotknąć, tu se sprawdzić, chłopie, kiedy szlug był jarany, tu kiedy było jedzone, muszę wiedzieć wszystko po kolei, do chuja wafla. Ja jestem detektyw Trelson, a nie jakiś. Cześć, Emilcia. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word... Break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Chase, some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentleman for OCS? Jason says. OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope. It could only ever end one way. All units at 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Ej, to co tam, to już jest załatwiona sprawa i robię kolejną? We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. The advised suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam on route.
Zneutralizuj podejrzanych na napadzie na bank. Okej. Okay. Let's go. 330 pietrucha. Nie pamiętam kodów niestety. Na bombie, bombią normalnie. A mamy bombią po nas. Strzela. Skopią. O kurwa, jak się strzela fajnie. Bum. 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 There's nobody covering me. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. Ale co tu tam? We don't know how many are in there. Jak wam za ścianą jakoś stawać? Kłóca się? Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Zapnij ryj szmaciarzu, bo tu 330 pietrucha zaraz się dojedzie. Go! Dziękuję Leto za spadanie. Ej, ale system strzelania jest zajebisty. Zajebisty jest system strzelania. Ale nie pokazuje ile mam ten. Tylko mam sensa z maszyńskiego. Do tego. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. A, chłopie, bo jestem profesjonalistą. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either gonna end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Rob. Fajny system strzelania. You're well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. No? Coś tu się dzieje znowu. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. Cześć, Alvaro. I can make a name for myself in this war. My future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. Ej, jutro se w to pogramy, chyba widzowie na streamie. Ze 2-3 godziny. Kolejna ta gierka jest. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Ej, a będzie rzeczywiście tak, że ja będę detektywem, czy cały czas policjantem? Tak, i co rozwiązuje? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. Okay. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bump. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Prawdę się nową gierkę rozpiniamy, że się ma być 4 tygodnie. Oho. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Ej, zatrzymaj się! 330 pietrucha, zatrzymaj się! Ostatni raz mówię. Zatrzymaj się! Obywatelu, zatrzymaj się, nie ma żadnych szans! Zatrzymaj się! We sold to. I won't tell you again, Wendell. Don't try to do this, Wendell. Get down from there right now. Give it up, Wendell. Zatrzymaj się, łysy. Stay the hell away from me. You've got to be kidding. You fucking asked for it. No way I'm going back inside. Wracasz za kraty. I've done my time. Już gadałem o tobie z Tigerem Scottem, nie ma żadnych szans, zatrzymaj się! Kurwa. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Znowu! O, bebechy!
Stop him, Eki prawy! Boom! How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. Yes? This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Nice work. A chłopiec od siebie biegał, a akurat miałem rekordy szkoły w bieganiu, więc taka misja to dla mnie pochodzka, kolego. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, okay. 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. Kowalski. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Oho, będzie awantura. Biały dzień. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. Okay. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up-and-go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Uh-huh. Dobra, waga. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Dobra. We've got friends who work at the exam. Everybody stay back. Let us do our job. Dawaj. Halo, halo. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Uh-huh. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Gdzie jest ta dziewczyna, co do środka biegała? Oh, yes. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? It was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis okay. Galleta. Clovis Galleta. Dobra, materiał dowodowy. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. Huh? I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Aha, czekaj, bo ja mam patrzeć na te. Jeśli uważasz, że Swiadek kłamie? Kłamie, chujatnie. Naciskam trójkę i nic się nie dzieje. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? How dare you accuse me of lying? God, I think you're horrible. Macie, nacisnąłem coś randomowo przez przypadek. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to the police officer. I will take you downtown. Get out. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must. But I won't say another word dowodu to you. Żadnego nie możesz jej przedstawić przy kłamstwie, bo nie przeszukałeś nic zanim wlazłeś. Aha, dobra. Kurwa, ja to przez przypadek w ogóle nacisnąłem do k***a. A jak teraz bym na przykład przeszukał... Dobra, jeszcze raz, powiedzcie mi jedno. Czy na przykład jak on tu mówi, że zaraz tam ci przyjadą, to ja mam jakiś określony czas i muszę się śpieszyć? Czy nie wpływa to na to? Nie?
Szukasz ile chcesz? A, dobra, bo ja się śpieszyłem, bo musiałem... Dobra, dam sobie uruchom ponownie. Dobra, no to nic, na razie se spróbuję jeszcze. For every cop, there's the case that makes you. Dobra, to teraz sobie zaczniemy od ciała, na spokojnie sobie sprawdzę ciało. Everybody stay back, let us do our job. Sprawdźmy. Broad daylight, crowded street. I've seen everything. Andrea. Oho, list. Name, Galetta. I depozytowe. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. I depozytowe. No dobra. Nie mogę tutaj już... O, właśnie. Tu chciałem sprawdzić. Tu postrzelony został, ta. Dobra, to już tutaj nic nie mogę więcej sprawdzić. Dobra. Ty, ale nie słyszałem tego pianina w ogóle. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. This is a crime scene. All of you move along. Ten? Show's over. Keep moving, all of you. Oni mi nic nie mogą powiedzieć już. Tu jest auto, jest śmietnik. Możemy zobaczyć. O! Spluwa! Kurwa, weź to. Weź to jeszcze raz. Co ty robisz? FN Browning. Serial number 01138. Dobra, nim, dobra. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Pamiętaj, że jak zarzucasz, to musisz pokazać dowód, jak nie masz dowodu, to tam poddajesz wątpliwość zeznania. Okej, okay, okej. Okay. Ale teraz nie mogę jechać do tego chyba, nie? Nie mogę teraz jechać do sklepu z bronią. Tylko najpierw muszę tu... Mogę teraz do sklepu z bronią jechać? Nie mogę, mi się wydaje, że nie mogę. Can I help you, sir? Czekaj. Ale znowu on nie. A jest coś tu, kurwa, czekaj. Tu coś się podświetlało. O, jest, jest, jest. Shell cases. Look like 32s. Dobra. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. Don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. Teraz ten powiedział. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. No dobra. No ale Syzy, o to chodzi, jak grasz jakąś nową grę, żeby poznawać ją od A do Z. Rzeczy, które mogą ci się przydać. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Gajeta. Clovis Gajeta. Kurwa, nie mogę już notatnika sprawdzić teraz, nie? Ale nie mogę. Wait! That isn't everything! You haven't got it! Kurwa, no zamknij ryja, no jak mam dać ten materiał dowodowy? O jest. Szmato. I depozytowe na perłowe kolczyki zostały wystawione przez bank. No tak, ale chcę sobie sprawdzić wcześniej, co mam jeszcze, nie? Żeby sobie przypomnieć, co miałem. Dobra. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops. Ja wiem, wiem, Soul, wiem, że jest na to nazwisko, co ona ma. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. No i teraz nie. Ewidentnie nie f***a. Już widać po mis... No tak, mimika ma znaczenie, no bo to jest na podstawie tych, to już mi mówili wcześniej, nie?
No ale ja bym se zakwestionował, a nie oskarżał. No właśnie, dwójkę se nacisnę. Dalej niewłaściwa. Bałem znowu. No, don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you down. No, ale zakwestionowałem mi dalej źle. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Bo miałeś kpin na jej nazwisko, masz dowód jakikolwiek, co może być z nią powiązany, to oskarżasz, a jak nie masz dowodu, to kwestionujesz. No dobra, czyli poprawnym by było teraz, jakbym ją oskarżył? No dobra, ale to ja nie rozumiem czegoś. Jak coś kwestionuję, to teoretycznie ją podpuszczam tak, że wiecie, że coś wiem, że coś mogę wiedzieć i ona może się sama wysprzęgli. Ale to kurwa, no to. No to, ale to wtedy jak nie masz nic związanego z nią, a wydaje ci się, że nie w***a? Masz dowód, oskarżasz, masz wątpliwości, kwestionujesz. No dobra. Ja myślałem, że jak chyba zajmie dwójkę, to i tak będę na przykład mógł ją jakby podpuścić, że ona coś powie i wtedy wyjdzie zaraz kawę na ławę, nie? We have the murder weapon? No murder. The girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Huh? Thinking what I'm thinking? Tate! Maintain the perimeter. No dobra, zresetuję sobie jeszcze raz, żeby zobaczyć po prostu jak to działa, nie? Żeby już wiedzieć na przyszłość. Gajeta. Clovis Gajeta. Dobra, materiał dowodowy mam. Normalnie kwit depozytowy jej. Jest. No dobra. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when... Świetnie jak Ebroflowski, no. Dobra. Uwierz. Oskarż. Dobra. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? No właśnie. No i teraz. Your pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Oh God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing murder. Szybka spruta do niej. Mr. Kalu, Edgar Kalu, he runs the jewelry store. No? He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Cześć, Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan. And yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Dobra, do mnie ma ten sprawca. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. Oho. He kept pulling the trigger. Czyli tamten. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ona go wpiła tak, ale no to po mimice by wy... No... Wyjechał do kosza. Znalazłem to w koszu, nie? Przejrzyj notatnik. Pokaż. Czytaczyni zeznała, że po ostrych kłótni Kalu zastrzelił Everta tego. No widziałem, że oczy jest... widziałem, że oczy jej spadały, nie? Ale może ona chce wrobić tego gościa. Bo powiedziała dokładnie miejsce, w którym jest. Czyli teoretycznie ona mogła go wyrdolić czy coś i wyrdolić tamten. No i pistolet rzeczywiście był w koszu, więc mogę chyba dwójkę wybrać, nie? Ja bym... No, kwestionuję. Why are you just staring at me like that? Zapieriszmato. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Możliwy motyw religii, okay? How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. Sounded like there were so many, and they were so loud. Ale to źle rozkminiłem też. Nie, no teraz nie kłamie, bo mimice twarzy widać, że nie kłamie. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on.
Well, there was one bang, and then another, and then three very quickly close together. Five. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Cage. Does that mean I can still collect my... My... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. No dobra. Teraz bym chyba zrobił po prostu... Pojechał na lokację i bym pojechał najpierw do broni, żeby sprawdzić tą broń. Na pewno, a potem do tego jubilera. Tak zrobimy. Lokacje. A sklep obuwniczy. Aha, teraz jesteśmy. Sklep jubilera. Czekaj, tylko ja, czy ja nie muszę jeszcze czegoś sobie tutaj znaleźć? Najgorsze jest to, że trzeba być cały czas skupionym i ciężko jest na przykład patrzeć te, co wy se gadacie i piszecie i tak, żeby nic nie gubić z gry, co się dzieje, nie? Tu jest jakaś gazeta jeszcze, a to nie mogę. Chcę to zobaczyć. Nie mogę. Dobra, idziemy dalej. Dobra, jedziemy na lokację. Jedziemy do sklepu bronią teraz. Sklepu z bronią teraz. Ej, chupę mościk prawilniaku. We have the murder weapon and the murderer. Girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Ale czemu sklep jubilerski, jak ja chcę podjechać najpierw do tego? Jak ja chciałem najpierw podjechać do tego sklepu z bronią? Co? Miejsce zbrodni zostało oskarżone? Co to k***y nędzy? Ja przejechałem kogoś, czy co? Aha, nie przegoniłem ludzi? Czy o to, że do tyłu pojechałem? No ale to co tam z tyłu było, że niby zostało oskarżone? Wjechałem w kogoś? Ja p***ole, no przecież mnie p***i zaraz. We have the murder weapon and the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Dobra, ja se jadę do tego. Czekaj. Lokacje. Sklep z bronią palną. No najpierw pojadę do niego. Jedziemy, widzowie, sprawdzić tą broń, żeby być pewnym. Na spokojnie sobie zrobimy, na spokojnie. Zobaczymy, czy broń jest na pewno jego. Dobra. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah, Callu. Edgar Callu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Dobra, bo to też jest tak poprowadzone, chyba że jak ja bym coś zjadł tam i źle dał, to że i tak mogę do tego dojść w inny sposób, nie? Dobra, jesteśmy. Zaraz będzie afera, widzowie, prawdopodobnie. Dobra. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Callu? Mamy cię, kolego. No. Mr. Callu is back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. No, ciekawe. Son of a bitch! Go, Cole, go! Uj***cie grał. Jak mogę broń wyciągnąć? Widzowie, przyciął w chuja. Callu, get back here! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, chłopie, nie ma żadnych szans. Mogę jakąś pałą mu jebać. Z czymś. Powinienem mu tu panią powinienem mieć normalnie teraz pałę i mu doli spały. Strzel obok niego, to się posra. No, na pewno. Zatrzymaj się.
worse, Kalu. If you get him, give him one for me. A mogę celować, ale nie będę do niego celował chyba. Aha, pisało, że mogę. Nie mogę nic zrobić, no stoi, no. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Nie widziałem, a tam pisało jakaś podpowiedź w lewym górnym. No chłopie, ja biegnę za gościem, czy tam czad i jeszcze jakbym miał chłopę po lewej, zaraz się skupię, co tam pisze lewym chłopie. Ale to co było, że z pacją mogę wskoczyć na niego? The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what ifs, the might have beens, the half leads, and the half truths. Dobra, no i co widzowie? The case that other cops murmur about whenever you walk past. The rozwiązana sprawa. Ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. Cześć, Nikas. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. No tak, to ja, Don Trelson, witam serdecznie. O, dla mnie takie sprawy to jest błahostka. Nie pierwszy raz prowadziłem takie śledztwo. You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence. Confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. Uh-huh. How are you feeling, lad? Fine, sir. Mogę używać przemocy. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Dobra. Bring me a confession, young Phelps. To prawdopodobnie będzie Jasper w topa, widzowie. Don't fail me. To już będzie Jasper w topa, to ja już wiem. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Kutnia z gagiem. Dobra. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Kurwem zakwestionował. Użyj intuicji? Co to znaczy użyj intuicji? Co to znaczy użyj intuicji? O co to chodzi? Gotowa podpowiedź, ale to używać raz może na jakiś czas? Aha, ale to nawet nie wiem jak to użyć nawet to. Jedynkę mam nacisnąć, żeby to użyć? A i? Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Zamknij ryja. I albo i, dobra. Najlepsze jest, że ja już zapomniałem, o czym gadaliśmy. A no dobra, no mogę go oskarżyć o kłamstwo, bo tamta powiedziała, że po prostu... You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. No, przecież gdzie jest to? Gdzie ona mówiła? O, jest. Oh. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. Ash? You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. No. Dalej. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You. Yes? Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? Dobrze idzie, you call widzowie. Me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. Yes, widzowie. I respect your Udało beliefs. Się, dobrze, dobrze, wszystko dobrze zrobiłem. I hope for your sake. A, widzowie, to nawet się nie cieszę, bo ja jestem detektyw Trelson, co wam mogę powiedzieć. To nie moje pierwsze śledztwo.
Ja już mam wprawę z takimi gagatkami. Masterfully done, Officer Phelps. Pietrucha nie jednego skurwysyna kiedyś przesłuchał. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Dobra, ale spoko się to gra w sumie. Fajna gierka. Now, boy. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing. Pierwsza misja na 25 zrobiona, czyli... A ile można maksymalnie dostać? Ta, na pewno 100. Dobra, jest dobrze, widzowie. Patrol ukończony, twoje działania umożliwiły ci awans, przygotuj się na objęcie nowego stanowiska, okej. Okay. Dobra, ale nie będziemy już teraz.